Który to już turniej organizowany w Trespolu? Dzisiaj odbywa się 6. turniej. Skąd pomysł na organizowanie takiego turnieju w Trespolu? No jak zaczęliśmy trenować 3 lata temu, wpadliśmy na pomysł, żeby zorganizować u nas turniej. Jeździmy po Europie, także wypada też zorganizować i zaprosić do siebie. Ile jest uczestników i skąd oni są? No dzisiaj mamy około 70 uczestników. Mamy zawodników z Finlandii, z Rosji, z Litwy, z Białorusi i z Polski. A czy uczestnicy chętni są po prostu przyjeżdżać do nas do Trespola? Bardzo, ponieważ no, Polska w porównaniu do innych krajów, jak jeździmy po Europie, Włoch czy powiedzmy Szwajcarii, jest dość tanim krajem. I także czy wyżywienie, czy noclegi. I mają tutaj w sumie oprócz Finlandii, no i Rosji, blisko. Rozumiem, że uczestnicy nocowali u nas tutaj w szkole, w liceum. Tak, oprócz Finlandii, którzy nocowali w hotelu, reszta uczestników nocowała w szkole. A jak się gra w Weisztoku? Na czym ta gra polega? Jest kilka konkurencji w Weisztoku. Pierwsza to jest gra drużynowa. Druga konkurencja to jest gra indywidualna na celność. Trzecia to jest gra drużynowa na celność. I gra indywidualna na odległość. Rzuca się kamieniem na odległość. Czyli wystarczy trafić w kamień i przesunąć go na dany punkt? No w niektórych zadaniach, bo to nazywamy to zadaniami, trzeba tak zrobić, a w niektórym trzeba dostawić, tak jak tutaj widzimy w grze indywidualnej na celność, do tak zwanego krążka i wtedy otrzymuje się, tam są wyrysowane pola, 10 punktów, 8, 6, 4 i 2. Także no jest to dość skomplikowane i trzeba by zobaczyć i wtedy tłumaczyć.